Dobry wieczór Państwu, Ewelina Dernoga. Witam po krótkiej przerwie. Drugie Liceum Ogólnokształcące imienia generałowej Zamojskiej i Heleny Modrzejewskiej w Poznaniu ponownie najlepsze w Wielkopolsce. Znamy nowy ranking perspektyw. Jak trzymać tak wysoki poziom w czasie pandemii? O szczegółach w rozmowie z dyrektorką zwycięskiego liceum, panią Małgorzatą Dębską. Dobry wieczór, pani dyrektor. Witam serdecznie, bardzo mi miło. No chyba tę rozmowę wypada rozpocząć od gratulacji. Ponownie drugie liceum ogólnokształcące zostało najlepszym liceum w Wielkopolsce. Pani dyrektor, jak to jest utrzymywać taki wysoki poziom? Jak to się robi? W ostatnich 10 latach po raz szósty stoimy na pierwszym miejscu i oczywiście to bardzo nas motywuje do dalszej pracy. Jednego przepisu na sukces oczywiście nie ma, dlatego że jest to praca na pewno wieloosobowa i wymaga również całego zespołu, który chce pracować z bardzo zdolną, utalentowaną młodzieżą. Przede wszystkim należy mieć pomysł na szkołę. To jest jakby jedna bardzo ważna rzecz, a druga mieć znakomitych nauczycieli. Jeżeli mamy te dwa elementy, to jeszcze są nam potrzebni bardzo ambitni, chcący pracować uczniowie i myślę, że tacy do naszej szkoły trafiają. Bardzo ważny, tak jak powiedziałam, jest pomysł, bo my przecież startujemy nie tylko w rankingu, uzyskujemy najlepsze wyniki, ale mamy znakomite wyniki również w maturze międzynarodowej. Są to wyniki światowe, europejskie i światowe. Więc myślę, że to ta atmosfera pracy, życzliwości sprzyja temu, żeby osiągnąć tak spektakularny sukces. To, że uczniowie ze szkoły z drugiego liceum ogólnokształcącego są ambitni, to faktycznie muszę przyznać. Przyznaję, że jeszcze kilka lat temu, kiedy byłam studentką i tworzyłam swoje pierwsze materiały, to jednym właśnie z takich materiałów telewizyjnych był materiał o uczniach, właśnie z drugiego liceum ogólnokształcącego, którzy mieli bardzo ciekawy pomysł na tworzenie takich wspólnych korepetycji, ale to tylko tak offem, a jeżeli chodzi właśnie jeszcze o sam ranking, no nie jest troszeczkę tak słodko-gorzko, że jednak najlepsze w liceum w Wielkopolsce, ale dopiero 26. lokata w Polsce? Muszę powiedzieć, że za każdym razem, jak zajmujemy pierwsze miejsca, to w ten sposób otrzymuję takie pytania. No, życzyłabym, żeby znalazły się takie szkoły, które by miały pierwsze miejsce, ale takich ambitnych szkół w Polsce jest bardzo dużo. My z wieloma jesteśmy zaprzyjaźnieni. Z racji matury międzynarodowej często się spotykamy, wymieniamy się doświadczeniami i wobec tego wszyscy ciężko pracują. I no, nie jest łatwo osiągnąć tak spektakularny sukcesy. My się cieszymy z tych sukcesów, które mamy, dlatego że drugie liceum to jest marka. Bo jeżeli od wielu lat jesteśmy na takich miejscach, to znaczy, że wiemy, jak należy uczyć i myślę, że wzajemnie się inspirujemy. Bo rankingi są bardzo ważne, ale proszę zwrócić uwagę, że my bierzemy udział również w wielu projektach, również międzynarodowych. W piątek miałam między innymi przyjemność otworzyć po raz szósty już ogólnopolską konferencję POSMUN organizowaną przez naszą młodzież na Wydziale Prawa. Konferencja w poprzednich latach była uznawana za najlepszą nie tylko w Europie, ale i na świecie. Więc jest to dowód na to, że działamy wszechstronnie. I nie tylko ranking jest tutaj ważny i istotny, bo dla nas najistotniejsze jest to, żebyśmy się wszyscy dobrze czuli w szkole. Przede wszystkim uczniowie, ale również nauczyciele, bo takie, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, kiedy tak trudno się pracuje, taka życzliwość i zrozumienie, myślę, że nam wszystkim jest potrzebne i w ten czas możemy te sukcesy osiągać. A o goryczach
Nie będziemy mówili. Do tematu funkcjonowania w pandemii jeszcze wrócimy. Ja chciałam panią dyrektor tylko jeszcze podpytać, bo dla większości uczniów, właśnie dla większości licealistów, czy też dla wielu rodziców, to jak ranking perspektywy funkcjonuje, to jest dosyć oczywiste, ale no, także mamy wśród widzów osoby, które z liceami miały do czynienia dosyć dawno. I właśnie, gdybyśmy mogli pokrótce im wytłumaczyć, jak, na czym ten ranking polega i jakie tutaj wartości są brane pod uwagę, co tutaj pod uwagę się bierze w tym rankingu? Tak, w tym rankingu bierze się pod uwagę polską maturę, podkreślam, polską maturę, jak również olimpiady. I to jest suma. Oczywiście są określone przeliczniki, to już kapituła perspektyw dokładnie tą metodologię przedstawia, więc nie będę tutaj Państwa zanudzała, ale to jest suma tego wszystkiego. W rankingu olimpijskim mamy 12 miejsce. To znaczy, że potrafimy pracować z bardzo zdolnym uczniem i takim, który jest, ma już sprecyzowane swoje zainteresowania. Myślę, że to jest też bardzo ważne, bardzo istotnie w tym rankingu COPTIOSZ, bo jest jeszcze jeden ranking olimpijski, zajmujemy trzecie miejsce w Polsce i jesteśmy platynową szkołą. I ta suma powoduje, że się dokładnie przelicza i to powoduje, że jesteśmy właśnie na takim miejscu. Także można sobie spoglądać na ten ranking z różnych perspektyw. To są jakieś określone oczywiście wyznaczniki i można się kierować przy wyborze szkoły, czy maturą, czy olimpiadami, czy też może tym, czy ta oferta jest bardzo szeroka, interesująca. A myślę, że taka oferta w naszej szkole jest i jest bardzo ciekawa. A jak pani dyrektor utrzymać taki wysoki poziom w pandemii? No jednak nie oszukujmy się, zajęcia zdalne nie sprzyjają, mam wrażenie, takiej systematyczności, na przykład jeżeli chodzi o naukę wśród uczniów. Moja młodsza siostra jest licealistką, wiem jak to czasami potrafi wyglądać, jak trudno się młodzieży zmobilizować po prostu w takich warunkach. Jak wy sobie z tym radzicie? Właściwie od samego początku rozmawialiśmy z młodzieżą, to znaczy zadaliśmy im bardzo proste pytanie. Proszę nam powiedzieć, jak mamy was uczyć, żebyście osiągali sukcesy. Jak mamy dostosować ten trudny czas, żeby wam pomóc. I takie działania były właściwie od pierwszego dnia prowadzone wspólnie z psychologiem, pedagogiem, jak również samorządem szkolnym, ponieważ głos uczniów jest bardzo ważny i poświęcamy temu dużo czasu. Rozmawiamy z uczniami, z samorządami, czy klasowymi, czy też samorządem uczniowskim, ponieważ dla mnie ten głos jest istotny. I na podstawie tych wszystkich danych, które otrzymaliśmy, taki dekalog jakby zebraliśmy różnych rzeczy, które są niezbędne do tego, żeby osiągnąć właśnie sukces w edukacji. Dlatego to pozwoliło nam właśnie iść we właściwą drogę i co chwileczkę sprawdzaliśmy to, czy idziemy dobrą drogą. Bo to myślę, że jest bardzo ważne. W momencie, kiedy widzieliśmy, że jakaś metoda jest nieskuteczna, szukaliśmy innych dróg wyjścia. I myślę, że to jest najlepsze rozwiązanie, żeby rozmawiać, jeszcze raz rozmawiać zarówno z uczniami i nauczycielami, bo nauczyciele też mieli swoje problemy. Więc jeżeli jesteśmy otwarci na takie problemy, zdecydowanie łatwiej jest nam rozwiązywać te problemy. Czas niestety jest nieubłagany i musimy już kończyć naszą rozmowę. Pozostaje więc mi tylko życzyć i pani jako dyrektor szkoły, ale także wszystkim nauczycielom i wszystkim uczniom przede wszystkim tego, żeby bardzo na tej dziękuję. Dobrej drodze pozostać. No i także innym uczniom i licealistom, czy uczniom technikum, żeby właśnie na tej dobrej drodze mimo pandemii pozostawali, bo przecież wiadomo, matura zbliża się wielkimi krokami. Serdecznie dziękuję pani dyrektor za tę rozmowę. Bardzo dziękuję. Dziękuję za zaproszenie. A Państwu już teraz dziękuję za obecność i zachęcam do pozostania razem z nami.